Siemano, witam graczy z tej strony Pongi i dawno nie było tutaj takiego filmiku nagrywanego poza streamem, ale ostatnio mam mało czasu. Od poniedziałku do piątku siedzę u dziadzia, pomagam z opieką mamie, ale jest sobota, jest wolna sobota i tak siedziałem, oglądałem Majora, półfinał Majora, fantastyczny mecz za nami, bo G2 z Heroic, udało się wygrać G2 i tak patrzę na Twitchu, co się dzieje. Streamuje dwóch moich kolegów, Tomek i Pewor. I tak sobie pomyślałem, czemu oni nie oglądają takiego wydarzenia, CS-owcy. No i wpadłem na pomysł, żeby troszeczkę ich podenerwować donate'ami uszczypliwymi. Będę te donate'y wysyłał oczywiście jakimś nickiem losowym, albo znajdę jakiś nick z czatu. Nie będę ich wyzywał, jestem oczywiście przeciwny wyzywaniu i w internecie i tak dalej, ale troszeczkę spróbujemy zaatakować w czuły punkt. Coś tam powiem, że na pieniążki polecieli streamują zamiast oglądać Majora. Zobaczymy, jaka będzie reakcja, czy się zdenerwują, czy zachowają spokój. A ja przypominam wszystkim łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu, jeśli chcielibyście może więcej takiego molestowania streamerów. Zaczynamy. Na pierwszy ogień idzie Tomeczek. Tomeczek gra fifkę sobie. 2-2 liga weekendowa. Gdzie są te donate'y u niego? Tipli, tak? I nick. Potrzebny nam nick. Dobra, podszywamy się pod maestro. I co by tu napisać? Ty antypolaku, ty antycesowcu, leci półfinał Majora, a ty grasz w jakąś głupią fifę. Masz rozum? Ty antypolaku, ty antysowcu, leci półfinał Majora, a ty grasz w jakąś głupią fifę. Co on opowiadam? Masz rozum? On co on opowiada? Już się skończył przecież, oglądaliśmy G2. O, ty łachmyto. On na razie telekuczko, trzeba go przydusić mocniej. Zero ambicji, jakieś meczy pooglądać, troszkę się pouczyć od lepszych, ale nie. Kurwa. Zero ambicji, dla mnie jesteś skończony. Co ty opowiadasz? Ty widziałeś, jak Niko ładnie grał? Nie oglądałeś Niko tego. On ma wyjebane. Maestro, ja oglądałem. Dawaj, dłuższego muszę podkręcić, bo on ma wyjebane. No dawaj, kurwa, to potwierdzenie. Ja pytam się, co ty miałczysz w tym donecie? Ja oglądałeś grając w Five. Masz ty honor i godność człowieka? Gierki z subami? Tylko na tą kasę pazerny. Żałosny typ człowieka. Nie różnisz się niczym od tych baseniar. O nie! O nie! O nie! O nie, nie, nie. Czad, wiecie co z tym żałosnym pomiotem zrobić? On myśli, że ja żartuję. Chłopowi tylko w głowie kasa. To ty pierdolisz, mam tu 11 kurwa. Miesięcy suba, ale więcej nie przedłużę. Ja tu stream pozdrawiam i żegnam. Ale ty pierdolisz teraz. Ja tu stream z prezentami organizuję na grudzień, a mi takie rzeczy tu. Człowieku, miej ty godność i honor człowieka. Stream z prezentami? Aha, kolejny skok na kasę. Weź się nie kompromituj już. Nie masz żadnego honoru i godności, żeby cię wyjebali z drużyny. To co ty pierdolisz? Ty myślisz, że ja to za darmo? Że ja to za darmo dostaję, te? Co ty kurwa myślisz, że co? Na darmo, wszystko by chcieli. Jesteś zwykłą miernotą i pachołkiem. Idź lizać mikrofon jeszcze dla pieniążków. Nagrody wszystkie dostaniesz za darmo. Żeby cię na wrotkach przewiózł. Nie wiedziałem, że jesteś kurwa. Tak jak reszta. Dupę też będę lizać, jak mi się spodoba, maestro. Będę robić, co będę chciał. Widzę, że nic sobie z tego nie robisz. Nie da się nawet na poważnie porozmawiać z typem. Ehehech, śmieszne, co za tuchet, zwykły pomiot karakańczy z gniazdem na głowie. Pongowski to chyba jeszcze ostatni normalny ze streamerów. No, idź mu dupę wylisz. Już mu wylizałeś, to nie musi. Hellcase.com, strona, na której możecie otwierać skrzynki ze skinami. Z kodem PAGO i KNUT dostajecie darmowe 70 centów do wykorzystania na stronie, a z kodem PAGO BONUS plus 15% do doładowania. Na stronie macie wiele metod płatności, a link do strony znajdziecie w opisie. Idziemy do Pewora. Forza sobie gra, jeździ sobie na kierownicy. Zobaczymy, co powie na naszą krytykę i dojazd. Trzeba znaleźć teraz osobę, która ma suba. Być może go nie ma teraz na streamie. Kolox, Kolox, Kolox. Mamy to. Dobra, zaczynamy duszenie. Przyszło. Stabilizacja kierownicy jest. Kurwa, nie pokazuje się cały, ale mam nadzieję, że będzie czytał. L0X przesyła 3 złote. Co za człowiek? O kurwa, patrz jak Paymedia. A on gra w forze, masz te trochę rozumu. Ja mam wyjebane. Masz, dobra, dobra, ja zaczynam. Ja się odpalam dla widza, a nie tam kurwa, dla, bo Majer leci i się nie odpalam i... Ty masz wyjebane. Ty masz wyjebane, odpalasz się dla widza, może dla pieniędzy, żałosny, serio. Dalej jest. Kurwa, kolok jest na czacie, podrabiając jakiś. Kujo, proszę się podzywać. Trzeba zmienić kogoś. Kurwa, ty jest na czacie. Dobra, biorę kampernik.
Ty masz wyjebane, odpalasz się dla widza, może dla pieniędzy, żałosny człowieku, serio? Żałosny kamper, to ty jesteś, że donata na 3 złote wysyłasz. Nie wiedziałem, co powiedzieć tej. Ja jestem żałosny, bo wysyłam 3 złote, a ty jesteś turbo żałosny, bo to twoja odpowiedź na moje zarzuty. Co za tuchet. Zero godności, zwykły sprzedawczyk. Zero godności, zwykły sprzedawczyk. Witam i o zdrowie pytam. Dzięki za pieniążka, już 6 złote zarobione, zobacz. Muszę go zdusić, też nic nie robi. O! A wiesz co powiedzieć, nie potrafisz podjąć dialogu, czy odjebało od kaski, miałem tu suwa, ale więcej nie przedłużę. Jesteś nie musisz. Wszystkie raki, niczym nie różnisz się od basenier. Najważniejszy turniej. Dziękuję. A ty grasz w forze. Przykro patrzeć. No, to skończyłeś? To wypierdalaj. Zaczyna dziękuję się. Dziękuję za trójkę kolejną. On śmie mnie obrażać, że ja się sprzedaję za pieniądze, bo streamuję zamiast oglądać Majora. A ja mam wyjebane przykładowo w to. Co to kurwa przybóz oglądać Majora? Piłki nożne też nie oglądam. Co? Piłki nożne? Jak Polacy grają? Wkurza się. No mam wyjebane. Ja mu wcale nie kazałem pieniędzy wysyłać, zobacz. Wysłał 9 zł. Nic w sumie nie osiągnął tym. Próbował mnie jakoś, nie wiem, z równowagi wyprowadzić czy coś. Nie wyszło mu totalnie. Ale uważam, że trochę wyszło. Zobacz, to on? Na lagu chyba zapierdala, patrz. Do punkt ciszy. Kamper przesyła 3 tak, złote. Tak, mówiłem. Nie skończyłem. Leszczem to ty jesteś dla mnie. Zero ambicji, pooglądać jakieś meczeki. Nauczyć się czegoś. Zawsze będziesz żałośnie słaby w tę grę. Zero. Dobrze. Powodzenia w bijaniu globala. Będziesz mógł się matce pochwalić. Jest? 3 złote. O, leci dalej, z pan. Z takim podejściem życzę ci, żeby cię wyjebali z tego Emeritos Banditos. Nie zasługujesz na miejsce w tamtym składzie. Każde z drużyny pewnie dziękuję ogląda Majora oprócz takiego karakana, jak ty. No, ja zwykły muszę sprzedawczyk chcący zarobić jak najwięcej. Tak. Prawda. Zapraszam. Kamper, jestem z tobą, dawaj, żeby na mnic nie pozdro... Jazda z to. Kamper przesyła 3 złote. O, jest, przyszedł pan. Głupio potakujesz, bo nie wiesz co powiedzieć. Nawarmisz tak 15 złotych na mnie. Mam nadzieję, że zażalejesz głód, czyli kupisz sobie keba. Kupię. Nie, kebaba nie, bo nie jem. Wydrapać kłaki z dupski. Zero honoru i ambicji. Upadek gracza to pewor. Pucuj się pozdro. A no tak, bo ja jestem przecież profesjonalnym graczem Counter-Strike'a. Muszę oglądać Majory, bo będę nikim. Dziękuję za pieniążkę kolejnego. Dawaj jeszcze, kurwa. Na mnie jesteś zero. Nieprofesjonalnym graczem kropka. Dawaj jeszcze sprzedawczyku tułasy na kasę. Idź jeszcze lizać mikrofon dla pieniędzy. Kiedyś gracz, teraz nie różnisz się niczym od basenia. Jedyny jeszcze porządny streamer na ten twit to chyba Pawo. On to serio napisał, widzowie! On to serio napisał! Naprawdę? Nie, no to jest, to już jest... To tak, albo to jest troll, baitujący tak specjalnie, albo to jest idiota, albo jedno i drugie. Może Topago, sobo jak jajki 200. Nie chodzi to. Gresior Topago jak nic. Jak Pago twerkował za hajs na streamie. No tak, musiałem to dla pieniędzy zrobić. No, w końcu, w końcu! Trzymaj się, cześć, dzięki za pieniądze. A wiecie czemu ja z nim nie dyskutuję? Już wam tłumaczę, bo to jest bardzo proste. Z debilami się nie dyskutuje, bo najpierw sprowadzicie do swojego poziomu, a potem pokona doświadczenie, więc lepiej utkać pizdę i nie odpowiadać. O kurwa, dwa razy przyszło? Nie! Wszyscy skumali na czacie, czemu się śmialiśmy, jak Pago porównał. Znaczy porównał, no powiedział, że to jest jedyny normalny streamer. On nie skumał. Hello darkness, my old friend. Tak właśnie, trochę też widza i suba w jednym. Zero, proszę na moje zero odpowiedzi na moje zarzuty. Nie zaskoczę na taką fajną widzę, żebyś nie mógł zabić plecy na SA. Łachudro, bez zasad. Kamper przesyła 3 złote. Tak właśnie traktujesz widza i suba w jednym. Zero poszanowania, zero odpowiedzi na moje zarzuty. Nie zasługujesz na taką fajną widownię. Żebyś nie mógł zabić plecy na SA, łachudro, bez zasad. Dzięki. To, że masz suba, jesteś powiedzmy moim widzem, chociaż wątpię w to. Wcale mnie, wiesz, ja nie muszę być miły cały czas. Jeżeli jesteś debilem, to będę odpowiadał jak debilowi. O, jak dziękuję Malwi za przyzwyczajenie, ale na pierwszym będzie widzany mikrofon. Sprzedawczyków jest więcej, moja noga już tu nie stanie. Ostatni atak! Nie ma co go już dusić.
Ale twarda psychika u Pewora i u Tomka, muszę przyznać. Kamper przesyła 3 złote. Ale leci dalej, a miał wypierdalać. Ślinka leci na pieniążki, będzie dzisiaj lizany mikrofon sprzedawczyku bez zasad. Będzie. Więcej moja noga już tu nie powstanie. No kurwa, śmiesz wypierdalać ten kamper. Ja nie mam zasad, a on jest kłamcą jebany, bo powiedział, że wypierdalam, stąd po czym wysyła pieniądze dalej. Bardzo dziękuję. Policzysz ten mikrofon, dam gifty, Malmo. Dobra, styka. Już mu nie psuję ludziom. Zabawę, chociaż mam wrażenie... Losowanko, widzowie. Już go nie denerwuję i nie podpuszczam ani czatu, aczkolwiek mam wrażenie, że dobrze się bawili. Ja też, fajnie było się w takiego raka wczuć trochę i popierdolić. Ale wszystko dla kontentu, wszystko w żartach. I oceniam Tomka i Pewora wysoką notą twardej psychiki. Dzisiaj wystawiamy 10 na 10 u jednego i u drugiego. 10 na 10 Pewor, 10 na 10 Tom. Doświadczeni streamerzy, widać, nie z pierwszej łapanki. Nie dali się podpuścić, nie dali się strollować. Także dumny jestem z chłopaków moich. Trochę te podśmiechujki ze mnie, to już konsekwencja wyciągnę prywatnie z tego z Peworem. Macie linki, to znaczy znacie pewno ekipę Pewora Toma, macie linki w opisie. Pamiętajcie, łapka w górę, dajcie znać, czy chcecie więcej trochę tam, żebym pochodził, popodpuszczał ludzi. Miłego dzionka życzę i do następnego. Nara!